Dzień dobry, witam wszystkich. Po dłuższej przerwie, dawno nas nie było z prezentacją maszyn, ale wracamy oczywiście do tej formy, jak najbardziej chcemy dalej pokazywać te maszyny. Dzisiaj jesteśmy u jednego z naszych dealerów, pana Radosława Siwińskiego, w firmie Agrolpol, maszyny rolnicze. Jest to dealer zlokalizowany na granicy województw łódzkiego i wielkopolskiego, dokładnie w miejscowość Domanin. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć maszyny, jakie produkujemy, czy zakupić maszyny, prosimy kierować się do pana Radosława. Pan Radosław oczywiście doradzi w wyborze maszyny, w konfiguracji, w jakiej będzie najlepiej współpracowała z waszymi ciągnikami, czy też odpowiednia maszyna będzie do gleby, którą posiadacie. Dzisiaj będziemy chcieli zaprezentować maszynę, której pan Radosław jest właścicielem, czyli głębosza pięciołapowego. Oczywiście jest to głębosz na zabezpieczeniu kołkowym, jest to kołek zrywalny. Maszyna jest wyposażona w wał mulchera. Będzie ta maszyna akurat współpracować z ciągnikiem o mocy 125 koni. Zapraszamy na pokaz. Na chwileczkę zatrzymaliśmy pana Radosława, by pokazać, jak głębosz jest ustawiony do pracy tutaj na tej glebie. Gleba tutaj jest od czwartej klasy do piątej. Uprawa odbywa się gdzieś na około 40 cm, więc widzimy, że ciągnik spokojnie daje sobie radę przy tych warunkach, przy tej klasie gleby i ustawieniu głębosza. Mamy tutaj najlepszą możliwą konfigurację dla głębosza, czyli głębosz i z nim współpracuje wał mulchera. Gwarantuje to nam uprawę w głębokich warstwach gleby, czyli zrywamy tą tak zwaną stopę płużną, a także mamy spulchnienie gleby w wierzchniej warstwie poprzez wał mulchera. Możemy spojrzeć tutaj na otworówkę, na której mamy ustawienie głębokości roboczej maszyny. Musimy pamiętać o tym, żeby maszyna była ustawiona poziomo do gleby. Tak samo z wałem, tutaj możemy regulować pozycję wału. I tutaj staramy się, aby ten przedni wał był leciutko do góry podniesiony, z tego względu, że on wtedy podbiera ładniej pod siebie, zapobiega to zapychaniu się wału, ale konstrukcja też tego wału jest tak zrobiona, że nie mamy tego efektu zapychania się, pomimo nawet dużego rżyska, tak jak tutaj widzimy. Mamy odwrotne ustawienie wałów. Przedni wał leciutko podnosi nam te resztki pożniwne, a tylny wał wciska je nam w ziemię poprzez zmienne ustawienie zębów na wałach. Widzimy, jak ziemia jest przemieszana po głęboszu, nie tylko w dolnej warstwie, co jest wymagane od głębosza, ale także dzięki wałowi mulchera resztki pożniwne są także wymieszane w wierzchniej warstwie, więc mamy kompletną uprawę praktycznie pożniwną dzięki tej maszynie. Jak widzimy, też wał mulchera doskonale wyrównuje nam pole po grządzielach, które wzruszają ziemię, dzięki czemu pole ma ładny, estetyczny wygląd.
po przejechaniu tą maszyną. Maszynę mamy omówioną, pokazaliśmy też, jak wygląda gleba po przejechaniu głęboszem naszej firmy, więc oddajemy panu Radosławowi maszynę, może pracować dalej. Dziękuję. Zapraszamy na kolejne filmy, postaramy się wrzucać ich coraz więcej. No, była mała przerwa, ale wracamy do tej formy. Chcemy prezentować Państwu te maszyny, jakie produkujemy, pokazywać nowości. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Cześć!